Jesteś dumny z Sobieskiego, że ma własną salę w Muzeum Watykańskim? Bartuś, opowiedz, co cię spotkało w Kaplicy Sekstyńskiej. Dziwnie. Dlaczego? Robiłem sobie zdjęcia. I myślałam, że już Bartuś się zgubił na amen, a okazało się, że po prostu go wywalili. Dlatego lepiej nie robić zdjęć. Było super. W niedzielę darmową nam się fartnęło. Akurat przyjechaliśmy tu ostatniej niedzieli października, no to właśnie mieliśmy za darmo. A wejście jest normalnie za 17,50 za jedną osobę. A tak naprawdę mimo długiej kolejki też nam się udało wejść w miarę szybko. Staliśmy po 6:30 chyba. No bo chcieliśmy właśnie bardzo szybko przyjechać pod muzea. No bo już wiedzieliśmy, że oczywiście nie tylko my będziemy chcieli przycebulić, rzecz jasna. No i przyjechaliśmy po 8, no bo tam kawałek drogi było. Do 9 nic się oczywiście nie ruszało, bo dopiero o 9 otworzyli muzea. O 9:10 ja już nadal... Ten znowu tu jedzie. Nadal wkurzona, bo nadal nic się nie ruszyło. 9:10, od 10 minut było otwarte. My nie, no przecież, a tylko do 12:30 w ogóle wpuszczali. A Bartuś poszedł zobaczyć, jaka jest kolejka za nami. No to podobno za nami i tak jeszcze było dwa razy tyle, co przed nami. Ale tak koło 9:15 jak się ruszyło, to normalnie pół godzinki i byliśmy już wśród. No i tyle. Powiedz, że polecasz jeszcze chodzenie bocznymi uliczkami. Polecam chodzenie bocznymi uliczkami. Bo nie ma ludzi. No, zdecydowanie, Boże, w tym Rzymie jest strasznie dużo ludzi. A poza tym cały czas leje. A w ogóle byliśmy świadkami śmiesznej sytuacji, bo staliśmy sobie w tej kolejce. No i ogólnie jest taka beznadziejna pogoda, że co chwilę pada. No i jak to ładnie nazwać, żeby było poprawnie politycznie? Żebrak? Nie żebrak, chodzi mi o tych, co sprzedawali poncho poncho. A, poncho poncho. No. Uliczni sprzedawcy. Tak ładnie to nazwijmy. Uciekali przed policją. Normalnie facet, policjant ich gonił, a oni kurde uciekają jeszcze z uśmiechem na twarzy. Jeden do drugiego się śmieje. No, jeden do drugiego ma bekę, bo jeden drugiego goni. Gdzie jesteśmy? Przy Bazylice Świętego Piotra. A to wszystko tam? To jest kolejka do tej bazyliki. O, gdzieś tam, o, jeszcze tam, tam gdzieś się kończy. Szybko! Ciekawe, czy coś się bardziej pojawi. O nie, widać już bazylikę, zobacz w tle. Wyłania się bazylika. Obydwoje mamy takie przemyślenie, że plac wydaje się na zdjęciach większy niż w rzeczywistości. Wcale nie jest taki duży. W telewizji dużo większy. Polecamy ulicznych sprzedawców. Mają takie fajne słoiki. Czy tam jakieś... No owoce takie. Super mają takie. Składają się. Idziemy. Bardzo dużo Polaków w Rzymie. Jak sobie tak chodzimy po ulicach, to cały czas słyszymy, że ktoś mówi: dobra, lecimy na Zatybrze.
pomocą. Nie jestem jakąś wielką fanką motoryzacji, ale jaram się tym, że tu jest tak dużo włoskich samochodów. Znaleźliśmy właśnie włoskie miejsce lodziarnie. Ja sobie zamówiłam tiramisu, bo... A ja lody. Bo boli mnie gardło i jest zajebista. Tu gdzieś na dole będzie napisane, co to za miejsce. Na Zatybru. A, i tania pizza tutaj jest. Raz. Ciekawostka numer jeden. Jak przychodzisz na przystanek, to tam oprócz tego, że jest wypisane, dokąd jedzie autobus, to absolutnie nie ma napisane, o której będzie ten autobus, tylko już... Przyjeżdża jak chce. Tylko... Jak przyjedzie, to przyjedzie. Tylko jest napisane, o której przyjeżdża pierwszy i o której przyjeżdża ostatni. Ciekawostka numer dwa. Nie ma nigdzie biletomatów. Bilety można kupić co najwyżej w jakichś kioskach, ewentualnie w ogóle w barach. Chodzisz sobie do baru, ludzie sobie zamawiają cappuccino, a ty podchodzisz. Czy mogę kupić bilet? Pewnie masz, za ladę ci wyciąga 3 euro za dwa bilety. No ogólnie jeden bilet kosztuje euro 50, ale to w każdym przewodniku jest napisane. To za jeden przejazd 100 minut. A no, jeden przejazd to jest 100 minut, tylko że można jeździć autobusami ile się chce, ale tylko na ten jeden bilet raz metrem. Raz metrem i ile się chce. No tak, super. Do podróży po mieście co polecamy? Google Mapsa. Bo tak, tak jak mówiliśmy, nie ma napisane na przystanku, kiedy przyjeżdża autobus, ale za to w Google jest napisane, że tam przyjeżdża co 6 minut czy coś takiego. A, wczoraj jak lało i była burza, to ogólnie przestały jeździć tramwaje. Nie polecamy tutaj komunikacji miejskiej, bo jest dramatyczna. Jest po prostu tak dramatyczna. Jeździ jak chce. I tutaj wcale nie ma korków. My jesteśmy drugi dzień, łazimy cały czas po mieście i jeszcze nie widziałam żadnej zakorkowanej ulicy.